Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, szczególnie, że przed nami wyjątkowy dzień, dzień rozpoczęcia sezonu, dzień, na który wszyscy bardzo długo czekaliśmy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa prognozy i nie mogło zabraknąć naszych ekspertów znanych ze studia Służewiec i TV. Pozwolę sobie teraz po kolei przedstawić Panów, którzy są ze mną. Jest ze mną Krzysztof Romaniuk. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną również Bogdan Strójwąs. Witam serdecznie, dzień dobry. Michał Kurach. Dzień dobry. Robert Zieliński. Witam serdecznie. Jarek Zalewski. Dzień dobry. I Witold Sudoł. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście panowie. Widzę, że uśmiechnięci, zadowoleni. Czy wy takich ja nie możecie się doczekać? Ja już usiadłam w studiu, bo czekam tak bardzo na was tutaj. Dobry. Tak, zdecydowanie. Sezon... Minęło kilka miesięcy zimy i już po prostu każdą chwilę czekamy na rozpoczęcie sezonu zdecydowanie. Ja myślę, że ja przynajmniej, nie wiem jak moi koledzy eksperci i inni widzowie, którzy nas w tej chwili będą oglądać, z dużym takim entuzjazmem oczekuję tego sezonu, to znaczy na pewno brak widzów na trybunach no, jest tutaj tym, prawda, dużym minusem. Natomiast tak ciekawego sezonu, tak ciekawie zamykającego się, jeżeli chodzi o stawkę koni, no to ja nie pamiętam. I myślę, że właściwie nie będzie weekendu, który będzie nudny, nazwijmy to tak. Więc ja bardzo tak no, z dużym takim entuzjazmem podchodzę do tego sezonu, jeżeli chodzi o wysokość. O jakość rozgrywanych i poziom gonitw. No to zapowiedziałeś nam przynajmniej w Warszawie 51 ciekawych dni, a w tym wiele weekendów, a jak to będzie we Wrocławiu? We Wrocławiu mamy 12 dni, ani razu nie pokrywamy się ze Służewcem. Planując nasz rozkład dni wyścigowych, staraliśmy się wykorzystać święta i takie dni, żebyśmy byli z wami rozdzieleni. Dzięki temu 51 dni warszawskich, 12 dni wrocławskich, razem kibice wyścigów otrzymują 63 dni wyścigowych w tym sezonie. Także to jest duża sprawa. No i oczywiście duży wzrost, jeżeli chodzi o liczbę gonitw skakanych, która będzie rozgrywana w Polsce. We Wrocławiu będą to 32 gonitwy, do tego dochodzą 4 dni z gonitwami płotowymi, 8 gonitw w Warszawie, razem 40 gonitw skakanych. Także ogromny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Jest na co czekać i jest co oglądać. Tak jest. Witek, a jak dla Ciebie zapowiada się sezon 2021? Tak jak Bogdan wspomniał, konie, które w tym roku zgłoszone są do sezonu, prezentują się naprawdę dobrze. Z tego poprzedniego rocznika, o którym dyskutowaliśmy dużo, rocznika derbowego, zostało no, wiele, wiele tych czołowych rumaków, dołączą do nich obecne trzylatki, więc ścieżka do derby bardzo mocno obsadzona. Trudno na dzień dzisiejszy wskazać takiego jasnego faworyta. W drugiej części sezonu te wszystkie gonitwy będą się przeplatały. Wszystkie konie będą się przeplatały, oczywiście trzylatki zmierzą się z koniami starszymi i wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo interesujący sezon, chociaż ubiegłemu tak naprawdę nic nie brakowało, bo ta rywalizacja w Wielkiej Warszawskiej była wspaniała. Myślę, że ten rok będzie nie gorszy pod tym kątem, a być może i lepszy. Jeżeli mówimy o koniach arabskich, też szykuje się naprawdę ciekawy sezon. Jest kilka koni polskiej hodowli, dobrze zapowiadających się. Zobaczymy, może któryś pójdzie w ślady Wielkiego Dakrisa, który również został w treningu i powinien rywalizować z tymi mocnymi końmi hodowli zagranicznej. Także nie ma tak naprawdę słabych punktów w tegorocznej stawce koni. Robert Zieliński chciał zabrać głos. Tak, ja myślę, że warto podkreślić, oprócz tego, że mamy bogaty ten sezon w sensie liczbowym, liczby dni, to też jakość przede wszystkim sportowa jest duża i to jest we wszystkich kategoriach i we wszystkich rasach koni. Począwszy od koni starszych, gdzie dawno nie było takiej konstelacji gwiazd, bo mamy trzy te wspaniałe konie z poprzedniego roku, konia roku Time Mastera, mamy Night Tornado, który wygrał St. Ledger, był najlepszy w Wielkiej Warszawskiej, mamy derbistę Night Thundera.
Do tego została też derbistka sprzed 2 lat Nemezis, wraca po kontuzji trójkoronowany Fabulous Las Vegas, więc takiego wysypu gwiazd wśród koni starszych nie mieliśmy. Wśród koni 3-letnich mówiliśmy, że to jeden z lepszych i ciekawszych tak pod względem szerokiej stawki roczników od lat. Power Barbarian i Lagerta są liderami rocznika, ale nie wiadomo, czy będą trzymały dystans, więc możemy mieć przetasowania, zmiany hierarchii, bardzo ciekawe sytuacje w tym momencie. 2-latki znowu zostały zakupione za coraz większe pieniądze, ponad 100 roczniaków z zachodu, plus te krajowej hodowli, więc tutaj też bardzo ciekawa rywalizacja. Plus jeżeli chodzi o konie przygotowywane do wyścigów płotowych i przeszkodowych, to mamy i Wrocław, i Warszawę. Już nawet teraz przed sezonem polskie konie pokazały się w Europie. Versoleado wygrał we Włoszech, tkliwy nihilista hodowli Jarka, był 2 razy drugi we Francji, a więc do tego Interroyal Lady czy Plontier, znane ze służebca King of Life, będą startowały za granicą, więc będziemy śledzić i polski świat, i służewiec, i partynice, i całą Europę. Michał Kurach, ty chciałeś dodać coś pewnie na temat koni arabskich. Tak, chciałem zauważyć, że zacznę od koni starszych, zostało większość tych najlepszych. Shadwan, co prawda, Al-Khalediach przyszedł do stada i tam będzie reproduktorem w Państwa Gromali stadzie. Natomiast większość starszych koni, takie jak Faza, trener Borkowski zapowiada, że prawdopodobnie wróci później do startów. Salam Al-Khalediach pewnie będzie kontynuował starty zagraniczne. Natomiast do stawki tych starszych, bardzo dobrych koni, takich jak również Dragon Pana Górskiego w treningu trenera Janikowskiego, dołączy Wielki Dakrys, który już w zeszłym roku pokazał, wygrywając derby, ale też prezentując się dobrze w Nagrodzie Europy czy Nagrodzie Porównawczej, że ma szansę, jeśli szczególnie troszeczkę się wyciszy i będzie chętniej galopował, zajmować naprawdę dobre miejsce i walczyć o najwyższe laury. A jeśli chodzi o rocznik derbowy, to wydaje się, że Acharon razem z Hefirą Grant, ale też te 2 konie, które pod koniec sezonu pokazały, że naprawdę mają możliwości, czyli trenera Janikowskiego, Klacz Manta oraz Alsach, trenera również Janikowskiego i własnościowo konie pana Górskiego, są naprawdę wyjątkowe konie. Jeśli chodzi o młody rocznik, konie 3-letnich, to mamy troszeczkę mniej koni zgłoszonych do sezonu, szczególnie polskiej hodowli, natomiast wiele ogierów debiutuje, więc to będzie też również pod względem nie tylko wyścigowym, ale również hodowlanym niezwykle ciekawy sezon. Zapowiada się ciekawie, ale zanim przejdziemy do całego sezonu, to ja wywołam tym razem do tablicy Krzysztofa Romaniuka i powiedzmy trochę więcej o tym, co przed nami w weekend, bo to już jest fascynujące 2 dni. Prawda, długo wyczekiwany pierwszy weekend sezonu i od razu wiele gwiazd na starcie. Wiele z koni wymienionych tutaj przez moich kolegów już stanie na starcie. Chociażby wśród Arabów będą to uznawane za absolutną czołówkę, czyli Majer Al-Khalediach, 2 konie Corneli Frals, Chabahar Oa i Samon Lau Oa. Mamy na starcie również derbistę Dragona, derbistę wcześniejszego Dragona, mamy wicederbistę z ubiegłego roku Hamala, także wiele innych czołowych koni, Amway Al-Khalediach, którą trener wysoko ocenia, Seifula Muliuka, który świetnie w zeszłym roku się prezentował, także jeśli chodzi o Araby, to od razu czołówka stanie na starcie. Jeśli chodzi o konie pełnej krwi, no to aż 23 z 46 koni zgłoszonych do derby stanie na starcie, jeżeli właściwie mamy przegląd połowy stawki, które trenerzy zdecydowali się zgłosić do derby, także ogromne emocje. Bardzo ciekawe wyścigi, bo przecież od razu zaczynamy od wyścigu o Nagrodę Strzegomia. Mamy Memoriał Tomasza Dola, w którym zawsze spotykają się konie, które odgrywają jakieś role w roczniku, także niezwykle fascynujący od razu mamy weekend. To prawda, tutaj zobaczymy w Memoriale Tomasza Dula, o którym wspomniałeś, w wyścigu na 1600 metrów, zobaczymy rzeczywiście bardzo ciekawe konie. Sama jestem bardzo ciekawa, jak te konie po zimie się zaprezentują, bo to też czasami zmienia kondycję tych koni, są dojrzalsze, są rok starsze, no ale wspomniany przez ciebie też handicap otwarcia, czyli nagroda Don Dolo, no to też jest zestawienie naprawdę ciekawych koni. Zobaczymy Medroka, którego stali bywalce dobrze pamiętają, który notabene ścigał się z Fabulous Las Vegas, również w derby. Także Delos, który w zeszłym roku w tej nagrodzie
poradził sobie doskonale, no więc tu zapowiada się bardzo ciekawie, ale to, co powiedział Krzysztof, że mamy stawkę, w której zobaczymy bardzo wiele koni w tegorocznym derby i do tego też chciałabym przejść i do tego chciałabym też zacząć omawiać i namawiać naszych widzów do tego, że już 4 lipca zobaczymy najważniejszą gonitwę w sezonie dla koni pełnej krwi angielskiej. Robert Zieliński, widzę, że chce zabrać głos na ten temat. Tak, właśnie ten już ta pierwsza dwudniówka, w zasadzie trzydniówka będzie znakomitym przeglądem tych koni, które będą kandydowały do błękitnej wstęgi, bo tak jak Krzysztof powiedział, ponad 20 koni zgłoszonych do derby wystartuje na Służewcu, plus 3 we Wrocławiu w poniedziałek 3 maja, które też mają zgłoszenie do derby. Od razu takie prawdziwe perełki na starcie, bo najlepsi w nagrodzie Strzegomia już w niedzielę. Tam myślę, że w tych wyścigach jeszcze na mile, na 1600 metrów, w pierwszych klasykach, też rulera wiosennej, takie jak i Strzegomia, to będzie należało te główne role do koni, które wykreowały się na gwiazdy w wieku 2 lat, do koni szybkich, właśnie takich jak Lagerta Rime wśród klaczy, czy Power Barbarian wśród ogierów. Natomiast później, kiedy już przyjdą te nagrody dłuższe i randy, Iwna, później derby powyżej 2000 metrów, to ta hierarchia będzie się zmieniać. W takim olśniewającym stylu wygrał Gryfon w wieku 2 lat nagrodę Nemana i to jest koń o dystansowym rodowodzie. Podobnie Anator, któremu niewiele brakowało do Power Barbariana w wieku 2 lat, to jest syn angielskiego derbisty Motivatora, którego córka Tref 2 razy wygrała łuk triumfalny, więc taki koń, który Robert Korczyca i współwłaściciele mają duże nadzieje, że świetnie spisze się w dystansie. Natomiast taką perełką pierwszego dnia pod kątem tej rywalizacji trzylatków i derbów będzie występ tego asa z rękawa trenera Adama Wyżyka, ściągniętego zimą, czyli Guitarmana, konia o rodowodzie, który wzbudziłby uznanie nawet na salonach Królowej Angielskiej czy u szejków w Dubaju. Koń z Niku Galileo, matka po Danehill, czyli takie samo połączenie krwi jak legendarny Frankel, niepokonany w 14 startach. No oczywiście samo pochodzenie nie gwarantuje, że to będzie wybitny koń, natomiast na pewno wszystkie oczy będą w niego wpatrzone ze względu na ten rodowód. Mieliśmy już synów Galileo na Służewcu biegających, choćby Germes, ale on się do końca nie sprawdził. No i tutaj matka Guitarmana też ze świetnej rodziny żeńskiej bardzo dobrze biegała, aczkolwiek wszyscy zakładają, że Guitarman będzie koniem dystansowym, natomiast matka była raczej koniem na krótkie dystanse, więc tutaj trzeba spokojnie tego konia obserwować. Niemniej przegląd naprawdę wspaniały tych trzylatków już w pierwszy dzień wyścigowy, na przykład w nagrodzie Memoriale Tomasza Dula. Zobaczymy klacz Nobe Claudine ze stajni trenera Jodłowskiego o świetnym dystansowym pochodzeniu i to jest taki koń, który też może w tym roczniku mocno namieszać. Zatrzymam na chwilę tutaj i pozwolę sobie przytoczyć słowa trenera Power Barbariana Macieja Jodłowskiego. Zobaczmy, co powiedział na tego konia. Tak, no Power Barbarian zmężniał jeszcze przez zimę, czuje się dobrze, pójdzie klasyczną drogą do derby, czyli Strzegomia, Rulera i Iwna. Nie ma dużego wyboru, jest kategoria, więc nie ma innej możliwości. I tyle, no i zobaczymy, co się uda osiągnąć. Trener Maciej Jodłowski przewiduje, że Power Barbarian będzie się rozwijał i będzie dobrze się prezentował. Natomiast kolejnym koniem, którego Robert bardzo wspominał, to koń, który budzi wiele emocji, to właśnie Guitarman w treningu Adama Wyżyka. Czy któryś z ekspertów chciałby również tego konia wyróżnić? Ja chętnie jedno czy dwa zdania na ten temat, na jego temat powiem, ponieważ w ubiegłą sobotę miałem okazję być u Adama Wyżyka na przeglądzie. Widziałem tego konia i w boksie, i w ręku, i na padoku. I rozmawiałem z Adamem i no powiedzmy tak, pochodzenie sprawia, że mocno emocjonujemy się ewentualnie jego karierą. Na torze zielonym, z tego co Adam mówi, no nie błyszczał, jeżeli tak można to krótko ująć.
Natomiast ja obejrzałem jego wyścig, który on jeden w ogóle raz w karierze biegał, w listopadzie w ubiegłym roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tak, 6 listopada. Tam debiutował w gronie 14 koni, zajął 6 miejsce. Właściwie mógł być bez problemu piąty, w walce czwarty, natomiast chyba nie zależało to przede wszystkim miejscowi, żeby go do końca wyjeżdżać. Debiutował na 1600 metrów i był tak naprawdę 4-5 długości za zwycięzcą. Dla mnie, na moje oko, lekko przejechany, jak to się ładnie mówi. Tam biegał po piachu, nie wiadomo jak sobie będzie radził po trawie, natomiast pytanie moje do Adama, na które nie umiał odpowiedzieć. Dlaczego tak późno, czyli dopiero w listopadzie koń debiutuje i jaki jest tego powód? Czy miał kontuzję, czy jakoś bardzo długo potrzebował dużo czasu, żeby dojrzeć, czy odwrotnie właśnie był gotowy, ale często się tak zdarza, że w ostatnim galopie przed wyścigiem nabawi się jakiejś kontuzji, nie wiem, wszystko jedno, na przykład bukrzyn. I takie bukrzyny powodują, że kilka tygodni koń jest wyłączony z treningu i całe plany startowe biorą w łeb. Natomiast wracając do tej gonitwy, w której on brał udział w listopadzie na 1600 metrów, tak jak powiedziałem, debiutował w gronie 14 koni, zajął bliskie 6 miejsce. Myślę, że po pierwszym wyścigu na Torze Zielonym w Warszawie, jeżeli ma takie geny, a no, tak jak Robert powiedział, rzadko się zdarza, żeby w Europie taki koń się pojawiał, chyba że na Dworze Królewskim lub w stajni Szejka, to musi się odezwać w tym koniu. I myślę, że dla mnie, oczywiście może to jest na wyrost, ale to jest jeden z pierwszych faworytów do nagrody derby. I chciałbym, żeby rzeczywiście zaistniał bardzo wyraźnie na torze, ponieważ to spowoduje jeszcze, jakby powiedzieć, większe zainteresowanie naszych właścicieli możliwością kupienia bardzo dobrych koni za granicą, nie szczędząc na to kasy. Tyle, no. Myślę, że kto go ogra, ten wygra derby. Witek, zanim oddam Ci głos, bo widziałam, że chcesz się również wypowiedzieć na temat tego konia, to poproszę, żebyśmy zobaczyli, co na temat Gitarmana powiedział Adam Wyszko. I w zimę do nas dotarł taki fajny koń po Galileo, Gitarman, i to jest koń, który będzie również zgłoszony do derby. Wszystkie trzy ogiery zgłoszone do derby, plus klacz Elwas. Także mam taki zapis krótki w tym roku do derby i no, o tym koniu nie mogę nic powiedzieć. Biegał tam raz i dopiero się okaże tutaj, jak on się zaprezentuje i jak ta jego dalsza kariera się potoczy. Bogdan powiedział już wystarczająco dużo. Nie chcę się licytować na takie nakręcanie na tego konia, na Gitarmana. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że może nie demonizować troszkę tego startu na piachu, że to akurat był piach, a nie nawierzchnia zielona, ponieważ jeżeli dobrze kojarzę, na to, że Dandalk jest użyta nawierzchnia, która się nazywa tapita, i to jest taki rodzaj nawierzchni syntetycznej, który jest możliwie najbardziej zbliżony do toru trawiastego. I nawet słynna Enable startowała na tego typu nawierzchni, co też producent wykorzystuje w celach marketingowych. Także pokazuje, że ten tor jest nie aż tak różny, jakby niektórzy z nas mogli sądzić. Także Gitarman na pewno koń z niezwykle interesującym pochodzeniem, to jest bez dwóch zdań. Ja bardziej skupiłbym się na tym wyniku z Dandalk, ponieważ to był naprawdę solidny wyścig, skończył blisko, w bardzo dobrym czasie. No wiele na to wskazuje, można taką analogię wysnuć do Louisville, który startuje również w tym wyścigu. Louisville stracił dużo więcej do zwycięzcy w wyścigu rozegranym o 3 sekundy gorszym czasie niż ten z udziałem Gitarmana. Także według mnie jest wiele przesłanek, żeby uważać, że ten koń będzie bardzo dobry. Natomiast te sygnały, które gdzieś tam można usłyszeć, wskazują na to, że niekoniecznie na pierwszy start będzie już tak gotowy, żeby pokazać pełnię tego, na co go będzie stać w dalszej części sezonu.
Ja jeszcze dorzucę krótkie dwa zdania, jeśli można, do Wittermana. Pierwsze, to Witek powiedział, ten wyścig, którym startował, był bardzo mocny. Koń, który zajął drugie miejsce, to jest koń, który ogrywał zwycięzców grupy 1 w wieku 2 lat na zachodzie, a Witterman stracił do niego bardzo niewiele debiutująca. Tamten koń bodajże biegał 4. czy 5. raz, to jest jedna kwestia. I jeszcze to, co Witku powiedziałeś, że słynna Enable też zaczynała na takiej nawierzchni. Co więcej, ten John Gosden często końmi, które właśnie są dystansowe, późniejsze, one nie mają żadnych kłopotów zdrowotnych. One z założenia, Enable bodajże w grudniu debiutowała, podobnie Golden Horn, późniejszy derbista Gosdena. Także to są konie, które debiutują na długich dystansach, później, ponieważ są dystansowe i z tymi sprinterami szybkimi nie bardzo mogą w wieku 2 lat wcześniej się ścigać. To by wskazywało, że miał opinię Gitarman w stanie tenera Aidana O'Briena, konia dystansowego. To by mu dobrze wróżyło w kontekście derby. A powiedzcie mi, jak myślicie, jak w tym zestawieniu tak mocnych dwóch ogierów będzie się odnajdywać Lagerta na przykład? Krzysztof. No, zarówno pochodzenie, jak i wczesność dojrzewania sugeruje, że Lagerta jest raczej koniem właśnie wcześniej dojrzewającym i chyba będzie preferowała krótkie dystanse. Ona świetnie radziła sobie na dystansie 1000 metrów, pokazywała dużą szybkość. Oczywiście z powodzeniem rywalizowała przecież również z Power Barbarianem w gonitwach, prestiżowych gonitwach pozagrupowych. Sam trener Maciej Kasprzyk jeszcze nie wie, jaką ostatecznie drogę dla Lagerty obierze, czy będzie ona rzeczywiście kierowana w stronę derby, czy może raczej się skupi na jakichś krótszych dystansach. Zdradził mi natomiast, że bardzo chętnie by widział ją w tym roku w jakimś wyścigu zagranicznym, na przykład rangi listed. No i zobaczymy, czy rzeczy się tak sprawdzi. Wydaje mi się, że w dystansie będzie ciężko Lagercie rywalizować z silnymi ogierami, ale zobaczymy. Pojawił się też wątek Gryfona, konia trenowanego przez Macieja Janikowskiego. Zobaczmy też, co Maciej Janikowski powiedział na temat tego konia. No, zaczniemy może tak, rzeczywiście od Gryfona, no bo to jest taka... dwulatkę najbardziej się tu pokazał i to szczególnie na zakończenie sezonu w nagrodzie Nemana, także... A na ten sezon, no... Po takiej, on ma pochodzenie obostronne takie, że powinien biegać właściwie tylko dystans, dlatego na razie zrezygnowaliśmy z biegania jakichś półtorówek, 1600, nie biega w Strzegomia, będzie biegał w Nagrodzie Irlandii. Od 2 km, mimo tego, że tam będzie miał kilogram nadwagi, ale no, on po prostu według mnie nie ma predyspozycji do biegania krótszych dystansów niż 1000, niż 2 km, 800, a nie ma takich wyścigów, więc zaczniemy spokojnie od pierwszej grupy. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku mu szło i dalszy ciąg, no ale zgłoszony jest do derby, także. Trener Maciej Janikowski to trener już z ogromnym doświadczeniem i rzeczywiście z jego wypowiedzi można sugerować, że to też może być koń, który odegra sporą rolę w swoim roczniku. No i w sezonie 2021 na pewno pozostaje nam go bacznie obserwować. Emocje związane z derby zawsze towarzyszą z początkiem sezonu, obserwujemy te konie, ale tak jak wspomnieliśmy na początku, sezon to 51 dni i nie tylko konie 3-letnie, to także Witek. Ja tutaj chciałem nawiązać do trenera Macieja Janikowskiego, bo taką może bardzo odważną i mało prawdopodobną mimo wszystko analogię chciałem nawiązać do ubiegłego sezonu, kiedy to trener Adam Wyżyk zwyciężył w derby dla Forbutów i Arabów, podobnie było w Oaks. I wydaje mi się, że takim trenerem w tym sezonie, chociaż no, była to oczywiście sytuacja bez precedensu w historii polskich wyścigów, więc musimy sobie zdawać sprawę, jak to jest trudna sztuka, żeby dokonać, ale Maciej Janikowski ma konie niemal w każdej z tych kategorii, które mogłyby odegrać taką rolę. No właśnie jednym z tych koni jest Gryfon, syn Wadamosa z matki Podalakani, dystansowy papier,
koń, który już świetnie zaprezentował się w wieku dwuletnim. W koniach arabskich, z czym Michał Kurach chyba się zgodzi, i Al-Sahr, i Manta, no to są kandydaci, którzy mają jak najbardziej szansę się liczyć w klasykach dla, w tych swoich kategoriach płciowych, że tak się wyrażę. No i tutaj pozostaje problem z klaczami, bo rzeczywiście w stali nie ma klaczy, które gdzieś na poziomie pozagrupowym się jakoś szczególnie wyróżniły. Natomiast wysoko oceniana Fast Skarmisz, córka Herzanda, czy wyrośnięta Virago Westminster po Mastercraftsmanie, być może będą takimi klaczami, które dołączą w trakcie sezonu do czołówki, a musimy pamiętać, że aukcje jest rozgrywany troszkę w późniejszym terminie niż derby, więc te późniejsze klacze będą miały więcej czasu, żeby dołączyć do tej czołówki i, co jest dla nich też korzystne, zapewne na początku sezonu nie będą gdzieś eksploatowane szczególnie mocno w tych gonitwach pozagrupowych, zapewne nikt nie będzie próbował startować w derby dla forblutów tymi dwoma klaczami, także mogą troszkę na takiej świeżości do tego oksu zostać doprowadzone i tam rzeczywiście być może któraś sprawi niespodziankę. No, my szukamy takich dużych wydarzeń interesujących, takich sukcesów. Więc tutaj chciałem akurat takim spostrzeżeniem się podzielić. Oaks 1 sierpnia, także rzeczywiście jest trochę więcej czasu dla tych klaczy, bo tak jak ma trener Andrzej, to większość klaczy jest lepsza jesienią, w późniejszej części sezonu, ale jak mowa o klaczach, jak mowa o koniach starszych, może przejdźmy, no to w tym roku, tak jak powiedział Robert Zieliński, mamy powrót wielkich mistrzów, Fabulous Las Vegas, zobaczymy znowu Nemezis. Co sądzicie o koniach z tych starszych roczników? Mogę zacząć? Bardzo proszę. Ja przeglądając się materiałowi, który nagrywałaś z trenerami i rozmawiałem z trenerami, mam pewną uwagę, a mianowicie cały przebieg tego sezonu, jeżeli chodzi zwłaszcza o stare konie, starsze, czteroletnie i starsze forbluty, będzie, że tak powiem, podporządkowany tak naprawdę dwóm trenerom. Adam Wyżyk, jeżeli chodzi o derbistę Night Thunder, no i Krzysio Rzemiański, czyli Night Tornado i powracający Fabulous Las Vegas. Oczywiście zostaje w tle jeszcze Nemezis, no plus powiedzmy taki drugi garnitur starszych koni. Natomiast do czego zmierzam? Jeżeli plany takie, jakie przedstawił Krzysztof Ziemiański, zostaną zrealizowane, czyli Time Master i Night Tornado wystąpią w czerwcu, 6 czerwca z Turów Gala w Bratysławie, no to zostaje, jakby to powiedzieć, dziura w polskim planie po tych dwóch koniach. Myślę, że w tym przypadku no, Adama, ubiegłoroczny derbista, jest poza zasięgiem. Widziałem tego konia, tak jak powiedziałem, tydzień temu. I w ogóle to jest zupełnie inny koń niż w zeszłym roku. Moim zdaniem on teraz dopiero dojrzał. On teraz wygląda no, jak taka maszyna do biegania i zupełnie jakby pokazuje, że jest, zupełnie zmienił mu się charakter. Adam sam jeździ na nim pod 100 kilo wagi żywej, ten koń nosi na sobie i to wszystko wytrzymuje i jest zadowolony z życia. Więc jeżeli zabraknie na torze w Warszawie Night Tornado, no to myślę, że temu koniowi trudno będzie zagrozić, nawet gdyby Nemezis była w super formie, czy ktoś tam jeszcze się nagle ze starych koni pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o Fabulous Las Vegas, on ma bardzo duży handicap w postaci tego, że został przegrupowany do grupy pierwszej. I nie musi się od razu od samego początku sezonu sprawdzać ani ze swoimi kolegami stajennymi, ani z... Tak? Otwórz.
Kilkami z koniem Adama. Może sobie zacząć nawet od drugiej grupy i spokojnie, tylko pytanie, jaki plan i jaki pomysł ma na tego konia i właściciel, i trener. Ale myślę, że pod nieobecność, zwłaszcza Night Tornado, przypomnę, że 6 czerwca jest nagroda widzowa, tak? A zaraz potem nagroda prezesa. Może się okazać, że Fabulous Las Vegas jakby stanie się koniem numer jeden w treningu Krzysztofa. W związku z tym pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek dojdzie, być może dopiero w Wielkiej Warszawskiej, a może już prezesa, spotkanie tych koni typu, o których wspomniałem, czyli Night Tornado, Night Thunder, Fabulous Las Vegas, Nemesis i kogo tam jeszcze mamy. Być może będą one się po prostu mijać i te nagrody zostaną podzielone pomiędzy kilka koni. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem tylko wrócić na chwilę jeszcze do wypowiedzi trenera Janikowskiego. Bardzo mi się podoba podejście i trenera, i właściciela, jeżeli chodzi o karierę Gryfon, Ogiera Gryfon. Taki, to co powiedziałaś, trener jest bardzo mocno doświadczony i na pewno wie, co temu koniowi trzeba i, że tak powiem, emocje i jakieś ambicje są tutaj tonowane pod kątem jakby spokojnego rozwoju kariery konia. I opuszczamy rulera, opuszczamy na pewno Strzegomia, idziemy z pierwszej grupy, nawet lekką nadwagą, ale w dystansie, w nagrodzie Irandy, i spokojnie doprowadzamy go do Iwna i do Derby. I myślę, że inaczej, podoba mi się taka ścieżka, podoba mi się takie podejście i nie wiem, czy to nie będzie z tych polskich koni, które są wymieniane w gronie faworytów, to nie jeden z tych pierwszych. Myślę, że oprócz Gitarmena, o którym już mówiłem, Gryfon to jest drugi koń, który jest najbardziej liczącym się dla mnie koniem w roczniku, trzylatków. Myślę, że warto zauważyć też to, że Fabulous Las Vegas i Night Tornado mają tego samego właściciela, więc dla Państwa traków to się zapowiada bardzo ciekawy i wymagający sezon. Krzysztof chciał coś dodać na ten temat pewnie. No tak, rzeczywiście tutaj myślę, że plany trenera Krzysztofa Ziemińskiego są w dużym stopniu powodowane tym, że w zasadzie ma dość duże bogactwo koni starszych, które trzeba zajrzeć do ścisłej czołówki, bo przecież jest właśnie Night Tornado, jest wracający Fabulous Las Vegas, jest przecież koń roku Time Master. Trener liczy także na konia, który może nie zdobywał dużych laurów w zeszłym roku, ale biegał na niezłym poziomie, czyli Ogiera Petit. Także jeśli chodzi o te dystansowe konie, trener ma dość duże bogactwo i też no, nie można mu się dziwić, że nie chce, żeby te konie spotykały się po 3-4 w jednej gonitwie, szczególnie w tych gonitwach na początku sezonu, czyli kategorii B, Golejewka czy Widzowa. Także myślę, że ta Tour Gala jest dość ciekawą opcją dla tych koni. No oprócz tego myślę, że należy się cieszyć, że zobaczymy konie, które porównają się z czołówką koni naszych sąsiadów, z dobrymi koni. Przecież przypomnijmy, że koń, który w zeszłym roku wygrał Wielką Warszawską, również był trenowany w Czechach. Oczywiście startował głównie we Francji i w ogóle na zachodzie w ostatnim sezonie, natomiast trzeba pamiętać, że to koń, który był w czeskim treningu, zdobył tam też tytuł konia roku. Także na pewno warto się sprawdzić z tymi koniami. No i rzeczywiście może być tak, że dopiero 2 czy 3 konie, że tak powiem, na naszej ziemi spotkają się, trenera Ziemińskiego spotkają się na przykład w biegu o nagrodę prezesa totalizatora sportowego, no, która mimo wszystko jest bardzo prestiżowym wyścigiem i podejrzewam, że zobaczymy tam na starcie być może całą trójkę, może nawet 4 z tych koni. No oczywiście w przypadku Time Mastera tutaj opcją jest ściganie się na nieco krótszych dystansach, ponieważ ten koń pokazał, że fenomenalnie czuje się na mile przede wszystkim. Poradził sobie w kryterium na krótszym dystansie, chociaż
no, można mieć zastrzeżenia, że to już nie było taki styl zwycięstwa jak na przykład w wyścigu o Nagrodę Mosznej czy na Mile. Natomiast właśnie ten występ na Tour w Gali tutaj daje szansę rozdzielenia tych koni. No i Tornado pójdzie prawdopodobnie w dystansowej wielkiej cenie słoweńskiej, natomiast Time Master chyba w tym krótszym wyścigu Scottish Rifle na 1800 metrów, także no, dopowiada się ciekawie, natomiast zgadzam się to absolutnie z trenerem Bogdanem Strzywosem, który tu wspomniał o Night Thunderze, koń, który ewidentnie w ubiegłym roku nie był w pełni dojrzały, a mimo to radził sobie fenomenalnie. Na to wskazuje też jego pochodzenie. Przecież jest synem Nathaniela, którego potomstwo raczej z wiekiem zyskuje. Także jak najbardziej będzie to wspaniała konkurencja dla koni trenera ziemieńskiego. Oczywiście o derbiste Nemezis też nie możemy zapominać. Zobaczymy, jak odnajdzie się w tej rzeczywistości Fabulous Las Vegas, dla którego ta przerwa była znacząca. Natomiast dużym atutem tego konia jest, że on dysponuje fantastyczną szybkością, fantastycznym przyspieszeniem. Przynajmniej tak było w czasach, kiedy on tutaj na Służewcu wspaniale biegał. Także no, zapowiada się niezwykle ciekawy sezon pod względem rywalizacji starszych koni. A gdy dojdzie do tego jeszcze porównanie z rocznikiem derbowym, no, możemy mieć naprawdę niesamowite wyścigi. Robert, za sekundę przekażę Ci głos. Ja tylko chciałam wspomnieć o koniu, o którym mówisz, Krzysztof, to jest Nagano Gold, który wzbudzał bardzo wiele emocji przed swoim startem Wielkiej Warszawskiej i koń, który mu faktycznie zagroził i który wzbudził naszym lokalnym trenerom też wiele emocji i tak naprawdę zwrócili bardzo mocno na niego uwagę. To jest właśnie Night Tornado, o którym mówił i rozmawiał ze mną Krzysztof Ziemiański. Zobaczmy tylko krótką wypowiedź trenera Ziemiańskiego, a potem wracamy do Roberta Zielińskiego. Night Tornado, jak dobre wino czerwone dojrzewa i w miarę upływu czasu robi się według mnie coraz lepszy. Tak jak się spodziewałem, bo zeszły sezon zaczął na wiosnę w dużych wyścigach, ale widać było, że to jest koń o dużych gabarytach, ale jeszcze taki był niewypełniony. Nie był dojrzały fizycznie, bo każdy wyścig go wiele kosztował. I wiedziałem, że nie podoła w tych największych wyścigach wiosenno-letnich. Dopiero tak w drugiej połowie sezonu widać było, że ten koń zmężniał, nabrał sił. A przez zimę myślę, że jeszcze bardziej się rozwinął i no, mam duże nadzieje związane z jego startami. Tak, Night Thunder może w tym sezonie bardzo poprawić. On był jeszcze taki niedojrzały psychicznie, trudny do jazdy. Szczepan musiał go prosić, pchać w derby. Natomiast jeżeli on zmienił ten swój charakter, ten sposób galopowania, do tego jego rodowód wskazuje, że to może być koń naprawdę europejskiej klasy. Zobaczmy, on jest po Nathanielu, synu Galileo, tak jak Wielka Enable, zwycięzczyni łuku. Matkę ma po Rainbow Quest, który był fenomenalnym koniem, też wygrywał łuk. Babkę ma po Sadler's Wellsie, wielokrotnym czempionie reproduktorów. To jest taki rodowód, w którym można naprawdę daleko szukać w Europie. Jeżeli ten koń dojrzał przede wszystkim psychicznie, to może się okazać, że mamy dwa konie na wyścigi na zachodzie, co najmniej na poziomie listy, czyli Night Tornado i Night Thunder. Także zapraszamy wszystkich w pierwszą niedzielę lipca, bo po pierwsze derby, a po drugie spotkanie na szczycie trzech derbistów i wielki pojedynek Night Tornado, Night Thunder. 4 lipca, dokładnie tak, Robert. Bogdan. Ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, która może jeszcze bardziej podkręcić, że tak powiem, emocje i atmosferę tych gonitw na początku sezonu dla koni starszych, a mianowicie w planie wyścigów pojawiła się w nagrodzie Widzowa takie tajemnicze słowo specjalna. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie konie, które w tej nagrodzie będą startowały, nie będą niosły nadwagi. A co to dalej oznacza? Kiedyś jeszcze, kiedy ja rzeczywiście aktywnie zajmowałem się treningiem koni i prowadzeniem stajni, zawsze mieliśmy dylemat, mając dobrego konia starego, czy biegać w Golejewka, czy biegać w Widzowa, bo nie daj Boże wygram Golejewka i co wtedy? Z Widzowy będę miał podwójną nadwagę i wtedy koń niesie 63 kilo, a nie wagę wieku, gdy na przykład taki Fabulous Las Vegas z pierwszej grupy będzie biegał z ulgą.
i różnica między jednym koniem derbistą i drugim derbistą może wynieść na przykład 8 kilo. W związku z tym powiem szczerze, to już teraz powiedzmy zamierzchłe czasy, ale kombinowało się, jak tu nie wygrać Golejewka, żeby biegać i wygrać Widzowa. Teraz ten dylemat poprzez to, że nagroda Widzowa została nagrodą specjalną, tak jak powiedziałem, powoduje, że on znika. W związku z tym, jeżeli ktoś chce biegać Golejewka i Widzowa koniem z kategorii A, może wygrać obydwie gonitwy. I to jest moim zdaniem bardzo dobre posunięcie. Ja na takie posunięcie organizatora planu czekałem wiele lat, nie doczekałem się, cieszę się, że jest w tym sezonie. Zdecydowanie czeka nas bardzo emocjonujący nie tylko pierwszy weekend i niedziela lipca, ale naprawdę jest na co zaczekać, bo nie tylko wśród koni pełnej krwi angielskiej pojawią się ciekawostki i nowości, bo również mamy dość ciekawą sytuację, jeśli chodzi o konie arabskie. Jak miałam tutaj Bogdana przed chwilą do głosu dopuszczonego, no to tak myślę, że bardzo gładko możemy przejść do koni arabskich, które wzbudzają nie mniej emocji i nie mniej wrażeń można zobaczyć na torze, bo przed nami cały festiwal, który odbywa się pierwszy raz w tym sezonie. Witek? Mówisz zapewne o Alcaledia Festival. Jest to taki cykl gonić, co prawda niższej rangi, ale na pewno bardzo interesujący dla trenerów koni arabskich, również dla właścicieli przede wszystkim, choćby ze względu na dodatkowe nagrody finansowe. Mnie cieszy, że w ten cykl została włączona gonitwa uczniowska, bo wtedy te nagrody, które dotyczą również jeźdźców, będą miały przełożenie właśnie na tych młodych ludzi i rzeczywiście taka premia może być bardzo interesująca dla tych chłopaków i dziewczyn, którzy będą tam startowali. Natomiast no, cały program gonitw arabskich został nieco zmieniony, szczególnie ta rywalizacja rocznika derbowego, czterolatków, ponieważ doszła ta nagroda TY Derby. Konie, które czteroletnie, które nie mogły podążać sierścią do polskiego derby ze względu na zamknięcie polskiego derby tylko dla koni polskiej hodowli, będą miały w pierwszej części sezonu wyścig dla siebie, wyścig, który będzie też taką gonitwą przygotowawczą przed derby we Francji. Będzie to na pewno też bardzo korzystne na przykład dla Majora Alcaledia, który będzie miał szansę przetrzeć się przed startem no właśnie w derby Francji. Świetnie, że o nim wspominasz i zobaczmy, co Michał Borkowski powiedział na jego temat. Bardzo dobrze przeziło. Nie urósł, bo urósł chyba centymetr, ale trochę zmężniał i pracuje bardzo fajnie. Też będzie biegał w pierwszy weekend w Warszawie, w tej gonitwie dla czterolatków, tej nagrodowej. Potem ma, jeżeli będzie wszystko ok, wyścig ten nowy derby Wake'a. Takie otwarte derby, które zostały zrobione w tym roku. Alcaledia. Tak, i po tym zadecydujemy, co z derbami francuskimi, które są w czerwcu. Jak widać, trener Michał Borkowski ma dosyć szerokie plany na tego konia, między innymi start w Twake Central European Arabian Derby, która odbędzie się 29 maja, ale również nie wyklucza startów zagranicznych dla tego konia. Na pewno będziemy go bacznie obserwować. Michał, powiedz, a ty, jest jakaś gonitwa i jakiś koń, kandydat, na którego start ty czekasz szczególnie? Myślę, że tutaj gonitwy standardowo możemy powiedzieć, czyli derby, nagroda porównawcza, nagroda białki dla młodych koni trzyletnich, jak również później oczywiście dzień arabski, w którym będzie nagroda Alcaledia Cup na krótkim dystansie i nagroda Europy, najważniejsza gonitwa G3 w Polsce. Natomiast koni, zarówno tych starszych, jak i młodszych, mamy coraz więcej naprawdę najwyższej klasy, przynajmniej jeśli chodzi o postępy hodowlane i wyścigi w Polsce. Część koni, tak jak tutaj wspomniany Majer, rzeczywiście ma szansę próbować znowu zdobyć europejskie, przynajmniej na razie bieżnie, podobnie jak brat Majera, czyli Faza Alcalediach.
Natomiast jeśli skoncentrujemy się tutaj na derby arabskim, bo to też taki kluczowy wyścig dla młodych koni, to w tym roku trzeba powiedzieć, że mamy tych koni zdecydowanie mniej, przynajmniej na początku sezonu, które mają szansę odnieść sukces. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na Echarona, który wygrał nagrodę Sambora, pokonując konie z zagranicznej hodowli. To też był dłuższy dystans, pokazał, że ten koń rzeczywiście z wydłużeniem dystansu jest mocnym, dużym ogierem, ma szansę rzeczywiście odegrać kluczową rolę. Na pewno, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, obydwa konie trenera Janikowskiego i hodowli pana Górskiego, czyli Al-Sahr i Manta, tego pierwszego zobaczymy już w ten weekend w nagrodzie Kabareta, zresztą tak samo jak Majara. To są konie, które rzeczywiście są już z rodowodami francuskimi i tak jak podobnie Wielki Dakris, który nawet nie wygrał pierwszej grupy w wieku 3 lat, a później odegrał kluczową rolę, wygrywając między innymi derby. To są konie, które rozwijają się troszeczkę wolniej i myślę, że dopiero w wieku 4 lat są w stanie pokazać dużo większe możliwości. A jeśli chodzi o Wielkiego Dakrisa, myślę, że nawet może się okazać, że jeśli ten koń się troszeczkę wyciszy, tak jak wcześniej wspomniałem, to może się okazać, że jeszcze zobaczymy go jeszcze wyższej formie. Wiem, że na razie zimował u właściciela i potrzebuje chwilki, żeby dojść do wyższej formy, ale jest to koń o niezwykłym rodowodzie. Także na pewno trzeba zwracać uwagę na z tych koni Pomaryt Al-Sahra. Trzeba również pamiętać o znakomitej klaszy Hefira Grand Pofon. Już mieliśmy derbista Ladyna po tym ogierze. I to jest klasz, która zdecydowanie pokazała dosyć dużo talentu wyścigowego w zeszłym roku. I tak jak Fon z jednej strony był koniem, który dawał dużo szybkości, ale też te konie zdecydowanie dobrze sobie radziły z dystansem, więc wydaje się, że Hefira Grand powinna również liczyć się zarówno w derby, jeśli się okaże wystarczająco silna, a na pewno również w oksie. Jeśli chodzi o młode konie, bo ja zawsze się też troszeczkę jako hodowca koni ekscytuję nowymi rocznikami. Patrzę na ten sezon, tak jak wspomniałem wcześniej, dosyć z dużym optymizmem, ale również ciekawością, ponieważ będziemy mieli debiuty nowych reproduktorów, takich jak na przykład katarski Asi w Polsce, z koniami wpisanymi do Polskiej Księgi Stadnej. Będą też konie po Haddagu Al-Kalediach debiutującym. Część osób będzie liczyła, że może po Westimie, czy chociażby po Chiafie, przepraszam, to był faworyt do derby, ale wtedy wygrał Pirat. Po Chiafie na pewno też liczą właściciele, że w końcu jakiś koń pokaże swoje możliwości. Pojawiają się też inne reproduktory, takie jak chociażby Mercy Murkip Corsa, który no, nie pokazał nic nadzwyczajnego na torze, ale część osób zaryzykowało i spróbowało. Kiedyś tak się opłaciło z innymi ogierami, chociażby pan Gromala zaryzykował z Anhoa Sound Faust i okazało się, że tak fantastyczna klacz jak Shannon Queen mu się pojawiła. Także mamy dużo zagadek, liczę na wiele ciekawych odpowiedzi i myślę, że zarówno te młode konie będą tutaj stanowiły dużo ważnych emocji nam dadzą, jak i również starsze konie. Oczywiście liczę, że może Dragon pojedzie gdzieś również za granicę, pokaże swoje możliwości, bo wydaje się, że na poziomie listy myślę, że również G3 ma szansę powalczyć o naprawdę gdzieś wygraną, bo to jest poziom mniej więcej w Shadwana Al-Kalediach, czy myślę, że zbliżony do Salama Al-Kalediach. Ja chcę powiedzieć, że o takich ciekawostkach, jak już mowa, to też w jednym z wywiadów Michał Borkowski powiedział mi, jaka bardzo istotna i ciekawa klacz zasilała jego stawkę. To jest klacz, na której Szczepan Mazur wygrał G2, więc jestem bardzo ciekawa również startów tego konia. Zobaczymy, jak się zaprezentuje, no ale też wspomniany Salam. Zaraz oddam głos Krzysztofowi, tylko jeszcze usłyszmy Macieja Kacprzyka, co mówi o Salamie. Na razie plany mamy takie bardzo ambitne, czyli wstępnie zakładaliśmy początek jego sezonu w Paryżu w maju na Longchamp w wyścigu G1, a potem koniec czerwca w Mediolanie w wyścigu G2. A dalej zobaczymy. Raczej chciałbym, żeby mniej startował w tym roku, a na najwyższym poziomie. Coś, co było do przewidzenia, to, że Salam z pewnością będzie biegał również na zagranicznych torach, jak już mieliśmy okazję go widzieć. Krzysztof, co ty chciałeś dodać do tego?
No, ja z niecierpliwością czekam przede wszystkim też na starty tych Arabów topowych za granicą. Tak jak powiedział pan Michał Kurach, wiem, że trener Maciej Janikowski i Zbigniew Górski rozważają start Dragona na zagranicznym torze. Będzie to niezwykle ciekawe wydarzenie, bo polskiej hodowli konie za granicą dawno nie startowały na takim poziomie, a Dragon pokazał rzeczywiście jak najbardziej z tymi końmi, które przecież już na zagranicznych torach spisywały się dobrze, czyli Shadwan czy Salam, potrafił nawiązać walkę. Także to będzie niezwykle ciekawe i tak nawiązuję tutaj również do wypowiedzi trenera Kacprzyka odnośnie Salama Al-Khalidia. No to koń, który pokazał się już wielokrotnie z dobrej strony na zagranicznych torach. Mam nadzieję, że będzie kontynuował swoją ścieżkę sukcesów właśnie poza granicami kraju. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku no, mamy szerszą grupę koń, które potencjalnie mogą próbować swoich sił za granicą. Na pewno tutaj mamy przede wszystkim reprezentantów Polska AKF, czyli trójkę czterolatków Maja Rasmi i Dari Al-Khalidiach. To są wszystko konie, które bardzo dobrze pokazały się w wieku 3 lat. Może Dari był tak troszeczkę w cieniu, ale wydaje się, że to był koń duży, który potrzebował trochę więcej czasu. Widać było, że nie jest do końca dojrzały też psychicznie, bo nie do końca chyba wiedział, o co chodzi w tych wyścigach. Dość opornie galopował, mimo wszystko pokazał się z dobrej strony. To są konie, które potencjalnie mają przed sobą start w derby we Francji, a wcześniej przynajmniej myślę, że dwa, może wszystkie zobaczymy w nagrodzie TY-ka, także będzie niezwykle ciekawie. Ta nagroda TY-ka jest takim super wydarzeniem, ponieważ dzięki temu te konie zagranicznej hodowli mają też taki cel w pierwszej części sezonu, bo do tej pory właściwie musiały się skupiać na wyścigu Nagrody Europy, ewentualnie szukać właśnie jakichś zagranicznych startów, natomiast tutaj ten wysoko dotowany wyścig to jest dla nich świetna okazja. Co więcej, jest w idealnym terminie, żeby być takim super sprawdzianym przed ewentualnym startem właśnie w derby we Francji. Także no zobaczymy, jak te konie się zaprezentują najpierw w nagrodzie TY-ka, a być może później zobaczymy je również we Francji. Robert, chciałeś coś dodać? Robert, tylko cię nie słychać. Mikrofon. Ja bardziej fascynuję się folblutami, ale wyścigi arabskie są na coraz wyższym poziomie na Służewcu, co przełożyło się na ten wielki sukces fazy Al-Khalidiaha w Paryżu, czy później te świetne występy w Dubaju i w Arabii Saudyjskiej. Mówimy tu o wszystkich koniach, ale tak największą gwiazdą ciągle jest faza i są plany po kontuzji jego powrotu, więc miejmy nadzieję, że się udadzą. Przypominam, że paradoksalnie faza nigdy nie wygrało Nagrodę Europy, bo z francuskim Iramem przegrał, później miał starty zagraniczne, nie startował, może akurat w tym roku po wyleczeniu urazu. Ja z wielką nadzieją będę się przyglądał na start w tym derby Europy Centralnej jego brata Majara w kontekście startów w derby francuskim, bo występ byłby to na pewno spektakularny. Są jeszcze te dwa konie Estadiny Al-Khalidiach, o których mówił Krzysztof, czyli Ramzi i Darar, które mogą gdzieś tam go podpierać w Europie. No i ta właśnie wisienka jakby na torcie, ukoronowanie tego to, że koń wyhodowany w Polsce, Dragon, mógłby zaistnieć, bo tutaj mówimy jednak o koniach z Arabii Saudyjskiej czy z Francji, które się ścigają w naszym treningu, natomiast Dragon to już byłby przedstawiciel hodowli pana Zbigniewa Górskiego. I nie zapominajmy o tej najmłodszej gwieździe polskich wyścigów koni arabskich, czyli Charonie. To jest koń, który potrafił jesienią dobrać się do skóry tym najlepszym w roczniku importom, czyli Salmon Lawy z Jabahar, pokazał wielki talent, a to jest koń, bo powiedzmy Dragon jest koniem polskiej hodowli, ale tak opartym na tych genach koni hodowanych stricte wyścigowo we Francji czy nad Zatoką Perską. Natomiast Charon ma oczywiście też dolew tej krwi wyścigowej, natomiast pochodzi z polskiej, państwowej stadniny w Michałowie, z polskiej hodowli i pokazał, że tutaj też można hodować konie nie tylko ładnie wyglądające, ale i świetnie biegające, także trzymam kciuki za Charona, no i za państwa Kryszyłowiczów, za Małgorzatę Kryszyłowicz, która tutaj mogłaby sprawić dużą niespodziankę na Charonie, ogrywając te konie importowane z zachodu. Bogdan, za chwilę poproszę cię o takie podsumowanie sezonu dla koni arabskich, ale zanim to nastąpi, podsumowanie jeszcze przed sezonem. No bardziej chodzi mi o to, żebyś powiedział, co przed nami.
Ale zanim to nastąpi, to jeszcze poproszę, żebyśmy wysłuchali, co na temat bardzo ciekawego, moim zdaniem, konia Razmi Alkaldijak mówi jego trener Janusz Kozłowski. No to jest taka nadzieja stajni. On w tej chwili jest miesiąc po kontuzji, bo miał taki drobny zabieg robiony przez doktora Trele. I jeżeli będzie wszystko w porządku, wystąpi w T-Bike Derby. Jak widać, trener pokłada w nim duże nadzieje. Jest to nadzieja stajni. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Trenuje, zatem miejmy nadzieję, że zobaczymy go kilka razy na zielonej wierzchni. Cieszę się, że wróciliśmy do konia Razmi, ponieważ moim zdaniem to jest jeden z tych koni, który zdecydowanie może zagrozić Majarowi. Wydaje mi się, że ubiegły rok, jeżeli chodzi o tego Ogierka, to był takie przedszkole, ponieważ to był duży koń, wyrośnięty, mocny, ale taki jeszcze, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale nie do końca jeszcze wiedział, po co się urodził. Mam nadzieję, że kontuzja ta, którą odniósł, była lekka i jest, nie ma po niej śladu, ale tak jak Majar, to taki konik malutki, 1,50 m, nie wiem, 1,2 m i on zdaje się przez zimę nie urósł. W związku z tym wygląda na to, że w zeszłym roku on już był dojrzały i nie wiem, na ile on może jeszcze poprawić. Natomiast wraz mi jest chyba, jest potencjał i miejsce na poprawę i myślę, że jeżeli zdrowie mu dopisze, spokojnie menażowany, a pewnie nie ma innej opcji, tylko właśnie spokojnie iść sobie taką ścieżką obok Majara, w pełni zdrowy, myślę, że to jest koń, który no, jeżeli nie pierwszy, to na pewno jest drugim koniem w roczniku. Natomiast wracając jeszcze do nagrody Twig Derby, ja jestem zachwycony tym pomysłem i mam tylko nadzieję, że ta nagroda zostanie na stałe w planie naszych wyścigów, że to nie będzie tylko jednorazowy taki strzał, ale zostanie na kilka następnych, czy kilkanaście lat. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jest to gonitwa międzynarodowa, w związku z tym mogą wszystkie konie wpisane do każdej księgi stadnej w niej brać udział. I tak jak dla Kanatu w swojej wypowiedzi zauważyłem, mamy szansę, hodując dobrego konia w Polsce, wpisanego do polskiej księgi stadnej, mieć podwójnego derbistę. A kto powiedział, że Haron nie może wygrać Twake derby i później polskie derby? A polskiego derbistę arabskiego? No ja nie pamiętam, żeby był któryś z tych koni podwójny. Może pan Michał coś więcej na ten temat wie, ale ja to nie przypominam. Ja na przykład, jak trenowaliśmy z Dorotą, no miałem konia, który nazywał się Minerva na przykład, pewnie pamiętacie. Żeby wygrać derby, trzeba jechać było do Frankfurtu. Teraz już nie trzeba jechać nigdzie za granicę. Można wygrać derby dla konia takiego w Warszawie. Już nie mówiąc o tym, że to, co pan Michał powiedział, polska hodowla arabska idzie tak błyskawicznie do przodu, do góry, poziom tej hodowli. Weźmy pod uwagę, że mamy już, urodziły już się nam żebaki po naszłanie. W tej chwili kryje Szadłan. Przedtem myśmy kryli jeszcze u pana Gromali Ramasem. To są konie, które mają takie papiery, że tylko biegać właściwie w Paryżu, a nie bawić się w małe wyścigi w Polsce. W związku z tym myślę, że jeżeli ta hodowla będzie w tym kierunku zmierzała, a wszystko na to wskazuje, to za 3 lata, że tak powiem, no, wyprzemy Alkaldijaka z rynku jako polscy prywatni hodowcy. A takie wyścigi właśnie otwarte, no moim zdaniem mają sens, w przeciwieństwie do na przykład, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, wyścigów eksterierowych. Bardzo Ci dziękuję, Bogdan, za to podsumowanie. Mamy, słuchajcie, tutaj w naszym towarzystwie Jarka Zalewskiego i do niego zaraz się odniosę, bo kolejna nowość na torze Służewiec, wracają wyścigi płotowe, ale wiemy dobrze, że większość tych wyścigów odbywa się we Wrocławiu i teraz Jarek, poproszę Cię, żebyś podpowiedział nam, na co warto zaczekać, co warto zobaczyć we Wrocławiu w tym roku i na jakie konie warto zwrócić uwagę.
W związku z tym, że w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobre stawki w gonitwach skakanych, w tym roku powiększyliśmy liczbę tych gonitw. Równocześnie Służewiec powiększył, znaczy z powrotem wprowadził gonitwy płotowe, będzie ich 8 na Służewcu. Terminy są tak dobrane, że trenerzy będą mogli startować w gonitwach płotowych i we Wrocławiu, i w Warszawie. Jeżeli ktoś się uprze, nawet 8 razy może koniem wystartować w gonitwach płotowych, co już jest takim dosyć ekstremalnym wynikiem. Zaczynamy 3 maja, ale wrocławscy trenerzy już wypróbowali moc, jaka drzemie w ich koniach. Trener Świątek startował już dwoma końmi za granicą z sukcesem. Eversolado wygrał kondycjonatę w Mediolanie. Hadrin spróbował sobie swoich sił w gonitwie typu cross country we Francji, w Compiègne, zajął 5 miejsce w dużej stawce koni, także debiut należy uznać za udany. I w tym roku będziemy pasjonowali się rywalizacją w kilku kategoriach, jak zwykle. Przede wszystkim konie 5-letnie i starsze w stiplu. Doszły mnie słuchy, że Cosmic Magic, zeszłoroczny koń roku przeszkodowy we Wrocławiu, wygrała wszystkie swoje 4 starty wrocławskie, łącznie z Wielką Wrocławską i Crystal Cupem. W tym roku także chcę skoncentrować się na startach we Wrocławiu. Będzie próbował powstrzymać ją Hadrin. Hadrin spotkał się z Cosmic Magic w zeszłym roku w gonitwie Crystal Cup. Uległ jej, 3 miejsce zajął, ale był to jego start po dłuższej przerwie. Myślę, że w tym roku rywalizacja pomiędzy tymi koniami powinna we wszystkich nas wzbudzać emocje. Ze starszych koni w tej rywalizacji będzie dalej brał udział Netto. Koń, który nie wygrywa, ale zawsze w prawie każdym starcie na miejscach płatnych i to wysokich się znajduje. Do koni pięcioletnich dołączyły zeszłoroczne 4-latki. I tutaj mamy 3 bardzo ciekawe konie, które być może pomieszają trochę szyki koniom, o których wspomniałem. Jest to Avestan, zwycięzca zeszłorocznego czempionatu 4-latków. Koń, który spróbował się później w rywalizacji międzynarodowej. Startował w Mediolanie, w gonitwie Listed był 2, w gonitwie rangi G3. Był 3. W tej chwili planowany jest jego start w Mediolanie w gonitwie rangi G1, ale potem z pewnością wróci do Wrocławia, pewnie będzie próbował swoich sił w Crystal Cupie i w Wielkiej Wrocławskiej. Sejszu Mawa to zwyciężczyni 2 gonitw w zeszłorocznym czempionacie 4-latków. W tym roku zaczyna od gonitw płotowych. Nie wiem, jakie dalsze plany ma trener. Jeżeli wróci do stipla, pewnie będzie groźna. No moim faworytem, i to oczywiste musi być, ponieważ jest to koń mojej własności, jest One Way Ticket, koń, który w zeszłym roku wygrał 2 gonitwy czempionatowe. W jednej niestety po potrąceniu, mimo że już wychodził na mocne prowadzenie, nie ukończył. I w finale czempionatu po błędzie jeźdźca zajął 2 miejsce. Przez zimę poprawił się bardzo mocno. Skacze rewelacyjnie, ma szansę sprawdzić się z Cosmic Magic już w pierwszym swoim starcie. Te 2 konie zmierzą się w gonitwie na grodzie otwarcia sezonu przeszkodowego w najbliższy poniedziałek we Wrocławiu. W płotach dla koni 4-letnich i starszych jest kilka koni, które już pokazały swoją klasę. Wraca po przerwie Trim. Trim w zeszłym roku wystartował tylko raz w gonitwie płotowej, wygrał ją. W tej chwili, z tego co słyszałem, już jest znowu w dobrej formie i pojawi nam się na gonitwach skakanych. Spaski, zwycięzca Wielkiej Partynickiej i 2 innych gonitw płotowych także. Początek sezonu będzie miał na płasko, ale potem wraca do gonitw skakanych. Eversolado to bardzo ciekawy koń, zwycięzca zeszłorocznego czempionatu 3-latków. W tym roku wystartował już 2 razy w Mediolanie, wygrał kondycjonatę bardzo lekko z dobrymi końmi włoskimi. Następnie w gonitwie rangi G2 niestety miał upadek na jednej z ostatnich przeszkód, ale wszystko jest w najlepszym porządku.
Na pewno będzie startował też w płotach wrocławskich, poza startami oczywiście zagranicznymi. Do tego jeszcze dojdą konie, które też wygrywały w zeszłym roku gonitwy płotowe. Jest to Kiero, dwukrotny zwycięzca gonitw dla trzylatków i Dominer, który wygrał gonitwę dla koni czteroletnich i starszych. Kolejna rywalizacja to czterolatki w gonitwach przeszkodowych. Tutaj na pewno też w drugiej części sezonu pokaże się Ever Solado, który po początku płotowym, z tego co słyszałem, ma także trafić na Stipla i koni trenowanych we Wrocławiu będą, mam nadzieję, odgrywały dużą rolę. Taki koń jak Tonere, który w zeszłym roku miał dwa zwycięstwa w gonitwach płotowych, a w tej chwili już jest przeznaczony na Stipla i w pierwszej gonitwie stiplowej dla czterolatków będzie brał udział, oraz Minister Wojny, który też miał dwa zwycięstwa w gonitwach płotowych dla trzylatków i wystartuje w pierwszym stiplu dla koni czteroletnich. Jeżeli chodzi o rywalizację dla koni trzyletnich, mamy cztery gonitwy we Wrocławiu, trzy gonitwy w Warszawie dla trzylatków. Nie znam stawki koni warszawskich i też niewiele można powiedzieć jeszcze o koniach trenowanych we Wrocławiu. Z tego względu, że one dopiero wchodzą w swoje starty, niektóre jeszcze nie zdążyły zadebiutować. Coś więcej o nich, o tych koniach będziemy mogli powiedzieć po pierwszej gonitwie typu bumper, która odbędzie się we Wrocławiu pod koniec maja na 2600 metrów, a pierwsza rywalizacja w drugiej połowie czerwca płotowa i to w zasadzie wszystko. Jeden jedyny koń, który już wiem, że będzie startował we Wrocławiu, a biega już za granicą, to Ocean Life, polskiej hodowli koń po Estejo, z matki po Jape'ie. Wygrał gonitwę w Mediolanie i z pewnością też będzie startował we Wrocławiu. Jest to koń trenowany przez Grega Wróblewskiego, a ma on jeszcze kilka trzylatków w zanadrzu. I to tak na krótko z Wrocławia. Trochę przed nami i trochę nas w koni, które na pewno kibice wyścigowi, kibice tej konkretnej dyscypliny płotów czy przeszkód dobrze pamiętają. Na temat Ever Solado, Adrin i One Way Ticket zapytałam trenerów, jak ich kondycja i posłuchajmy, co mają do powiedzenia. No tak, Ever już się dobrze zaprezentował z wiosny, wygrał w Mediolanie, jak już mówiłem, teraz jest zapisany do gonitwy rangi G2, również w Mediolanie. Wystartuje w bardzo mocnym towarzystwie, ale myślę, że powinien się pokazać. To bardzo dzielny, bardzo twardy koń, który ma zadatki na konia klasowego, a po startach w Mediolanie będziemy decydować, czy dalej Włochy, pewnie Merano i jeśli wróci do Polski, to w drugiej części sezonu. Hadrian ma się bardzo dobrze, po tej kontuzji, którą odniósł w Wielkiej Wrocławskiej, nie ma śladu. Wystartował w tym roku na krosie w Kąpień, to troszeczkę była gonitwa przygotowawcza do gonitwy w Mediolanie G1, na której wystartuje 9 maja. Kolejny start zależy od tego, jakie warunki pogodowe będą, bo jest zaplanowany Grand National szwedzki, ale jeżeli bieżnia będzie tam twarda, to wystartujemy w Merano. Po przerwie wracamy do Wrocławia. Fajnie się pokazał czterolatkiem. Tutaj nie ma żadnej mowy o wracaniu do gonitw płaskich. Także będzie biegał gonitwy skakane i też biega w pierwszy dzień. Chcemy go docelowo w tych dwóch dużych wyścigach we Wrocławiu, czyli Crystal Cup i Wielka Wrocławska. Też na pewno ta praca taka wytrzymałościowa go wzmocniła, jest innym trochę koniem. W tamtym roku biegał tylko z czterolatkami, teraz przyjdzie biegać ze starszymi, także zobaczymy, jak to, na ile to się przełoży, ale też na tą chwilę pozytywne wrażenie. Tak prezentuje się sezon przed nami we Wrocławiu, na który również bardzo serdecznie zapraszamy. Już 3 maja rozpoczynamy ten sezon. A co nas czeka, jeśli chodzi o takiego typu gonitwy w Warszawie, Krzysztof? No tak, jeśli chodzi tutaj o rywalizację we Wrocławiu, to poprzednik wyczerpał temat jak najbardziej, wiemy bardzo dużo. No ale zobaczymy, być może też konie, które pokażą się z dobrej strony na warszawskim torze, potem udadzą się również do Wrocławia, gdzie są te gonitwy bardziej prestiżowe.
No w Warszawie to jest duża zagadka, ponieważ od dłuższego czasu nie było tego typu gonitw, także wiele koni 2015, będzie... dobrze pamiętam? Chyba tak, natomiast wiele koni będzie debiutowało w tego typu gonitwach, także może być ciekawie. Tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na trenerów, którzy w przeszłości pokazywali, że świetnie przygotowują konie do tej specjalności, chociażby trenera Janusza Kozłowskiego, który wraz z swoją żoną Katarzyną Kozłowską zawsze miał jakieś gwiazdy w tej dyscyplinie. No i wiem, że oni po cichu liczą na dobrą karierę płotową w wykonaniu Noble Eagle konia, który przecież jest dobrej klasy koniem, który wygrał nagrodę Kozienic, który był drugi w rekordowo szybkim wyścigu o nagrodę Iwna. Także jak najbardziej, jeśli chodzi o umiejętności ścigania się na wysokim poziomie, ma takie umiejętności. Wiem, że trener jest zadowolony z tego, jak prezentuje się podczas treningów skokowych, także może to być koń, który na początku w Warszawie pokaże się z dobrej strony, a być może jeśli pokaże się na tyle dobrze, że trener uzna, że może próbować na wyższym poziomie startów tego konia. Trener Kozłowski ma również inne konie, które chciałby przygotować pod kątem gonitw płotowych, chociażby to są najczęściej konie, których rodzeństwo w przeszłości świetnie biegało na tym poziomie, chociażby Leading Lion, potężny podlód, bardzo znakomite warunki fizyczne. On w gonitwach płaskich nie pokazał się może z jakiejś rewelacyjnej strony, ale w ubiegłym roku już biegał na niezłym poziomie, także na pewno trener liczy, że on pokaże się w gonitwach płotowych. Podobnie konie młode, na przykład Nikol, której brat też świetnie biegał w gonitwach płotowych. Myślę, że warto tu jeszcze zwrócić uwagę na Cornelia Fraser, która może tak zaskakująco pokazał się z jej stajni Kiero, który wygrał dwie gonitwy płotowe we Wrocławiu. Wiem, że trener Freisler również rozważa karierę płotową dla klaczy Dreams Come True, koń, który ma fajne warunki fizyczne, no i może też być takim, może sprawić niespodziankę również we Wrocławiu, bo być może tam decyduje się pani trener tego konia posłać najpierw. Ale oczywiście może być jeszcze dużo więcej innych koni, których jeszcze nie wiemy, że trenerzy planują zapis do gonitw płotowych, także zobaczymy. Bardzo czekamy na to i na pewno czekamy na te gonitwy, bo są bardzo spektakularne. Robert, chciałeś jeszcze dodać pewnie coś w tym gonitwie? Ja chciałbym podkreślić, jak bardzo ważny jest ten rozwój gonitw płotowych dla polskiej hodowli i wyścigów. Wrocław już od lat od tego słynie, przyjeżdżają tam dobre konie z Czech, czołowi trenerzy i jeźdźcy, to daje nam element porównania się z Czechami, którzy przecież są bardzo mocni w tej dyscyplinie, mają wielką pardubicką. Konie z Wrocławia też często jeżdżą do Francji czy Czech. Dlaczego to jest ważne? Polskie konie są często późno dojrzewające, dystansowe i świetnie radzą sobie właśnie w gonitwach płotowych czy przeszkodowych. W gonitwach płaskich jest nam trudniej z zachodem rywalizować, a to też prowadzi do sukcesów i do później sukcesów finansowych za tym idących. Przypominam, Galileo, syn Jape'a z Mosznej, sprzedany do Anglii, wygrywa tam na Królewskim Torze Cheltenham gonitwę grupy pierwszej. W konsekwencji tego Anglicy przyjeżdżają do Polski kupować konie. Derbistka kombinacja sprzedana za 1 000 000 zł, który koronowany Dancer Live za 800 tysięcy. I ta sama historia następuje, kiedy za 100 tysięcy złotych zostaje sprzedany Tunis do Francji, do trenera McCara, najlepszego trenera. Zresztą nagrodę Tunisa będziemy mieli w tym sezonie na Służewcu po raz pierwszy, gonitwę płotową. Tunis wygrywa ponad 500 000 euro i duże wyścigi we Francji, jest w zasadzie najlepszym trzylatkiem płotowym, czterolatkiem. W konsekwencji tego trener McCary i inni francuscy trenerzy i właściciele przyjeżdżają do Polski i zakupują za znaczące sumy konie. Rośnie ten prestiż polskich koni we Francji, we Włoszech, w tej dziedzinie. Zresztą Jarek, który przed chwilą się wypowiadał, do sani trenera McCara sprzedał tkliwego nihilistę, półbrata świetnego temperamenta, 2 drugie miejsca w bardzo mocnych stawkach. Mojej hodowli Kerlas od świetnej kardinale na prestiżowym torze Wotil też 2 miejsce z treningu McCara.
Widzimy, że Ocean Live właśnie we Włoszech wygrał gonitwę koń po Estejo, polskiej hodowli, sukcesy Versola do Hadrina, wcześniej Age of Jape'a. To pokazuje, że w tej dziedzinie jesteśmy mocni i cieszy powrót wyścigów płotowych na Służewiec, bo to pomoże wypromować te polskie konie i odnosić sukcesy i sportowe, i finansowe na Zachodzie. Ja dodam jeszcze coś do tego, co powiedziałeś, Robert, bo rzeczywiście ta rywalizacja jest na poziomie wysokim, międzynarodowym, ale coś, na co nie zawsze zwracam uwagę, a ja osobiście uważam, że warto, to to, że te konie wypróbowane w tego typu gonitwach otwiera im to ścieżkę do dalszej kariery w sporcie, takim jak jest na przykład WKKW, i uważam, że to jest świetna sprawa, żeby ta kariera była dobrze zaplanowana i dać tym koniom dużą szansę rozwoju, który będzie trwał latami. Bogdan, ty też chciałeś się wypowiedzieć. Tak, ja tutaj, że tak powiem, robię za eksperta do spraw arabskich, a głównie mówię o furblutach, a teraz będę mówił o płotach. Robert powiedział bardzo ważną rzecz, a mianowicie, jeżeli wprowadzenie i kontynuacja wyścigów płotowych w Warszawie, no bo Wrocław to nie podlega dyskusji, ma mieć sens, to trzeba naskakiwać dobre konie albo bardzo dobre konie. To, co Robert powiedział, te nasze konie pozagrupowe zrobiły karierę na świecie. Ja do tej grupy, o której już Robert wspominał, dorzucę jeszcze jednego konia, którego miałem w treningu, nazywała się Tulipa. Po JP o Trulibes z Jaroszówki, która na płaskich w Warszawie wygrała między innymi prezesa Rady Ministrów i Wielką Warszawską. Sprzedana do Anglii, wygrała tam 5 gonitw chyba płotowych i była nadzieją trenera na wielką karierę. No szkoda, że kontuzja przerwała tę karierę, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ zbyt często, ja przynajmniej w Warszawie słyszę głosy, że o dobrze, że są płoty w planie, bo te słabsze konie, no może jak nie mogą wygrać na płaskim, to może coś wygrają w płotach. Dla mnie to jest, że tak powiem, bardzo złe podejście, no bo co to znaczy słaby koń? Słaby koń to jest taki, który nie ma zdolności do galopowania, w związku z tym nawet jeżeli będzie miał zdolności do skakania, to jednak między tymi płotami trzeba ten dystans nie przegalopować. Owszem, słabszy koń, który nie radzi sobie na płaskich wyścigach, może sobie nie radzi dlatego, że nie ma szybkości i w płotach tej szybkości aż takiej dużej nie potrzeba, ale to musi być dobry koń, bardzo dobry koń i wtedy naskakiwanie tych koni ma sens, a potem właśnie kariera, o której mówimy, czy to w sporcie dużym, czy za granicą, czy sprzedać takiego konia za duże pieniądze, no to jest właśnie, jakby to powiedzieć, baza, od której trzeba zacząć. Wybieramy, cieszę się, że Noble Eagle, nie, Noble Eagle to jest ta grupa, znaczy pozagrupowy koń i on naprawdę, jeżeli ma chęć skakać, to może zaistnieć, no przynajmniej na początek w Polsce, ale później Czechy, a może dalej. Dziękuję Ci bardzo, Bogdan. Słuchajcie, ja bym chciała jeszcze jeden wątek poruszyć i tutaj nie może po prostu nikt inny się wypowiedzieć na ten temat, tylko Witek Sudo, a chodzi mi o kłusaki, bo je też zobaczymy w tym sezonie na torze Służewiec. Tak, ale zanim przejdę do kłusaków, może jeszcze przypomnę o Tulipę, świetną klasz, która tutaj na Służewcu, jak zastanawialiśmy się nad jej szansami, to była taka opinia, że albo to jest rzeczywiście fenomenalny koń, klasowy, albo ona tylko na krótkie dystanse się nadaje, bo miała takie przyspieszenie w końcówce, co pokazała między innymi Wielkie Warszawskie, jak została przeniesiona do Anglii, tam ścigała się oczywiście w gonitwach płotowych, na początku kilka rzędowych wygranych, ale co ciekawostka, jeżeli mnie pamięć nie myli, wygrała również gonitwę płaską w Newmarket, co prawda łeb w łeb, ale zwycięstwo to zwycięstwo. Przechodząc do kłusaków, to niemal tradycyjnie już ten sezon będzie wyglądał. Jest kilka ważnych wydarzeń. Oczywiście rozpoczęcie sezonu, które już za tydzień, tydzień po rozpoczęciu sezonu, otwarciu na Służewcu mamy nagrodę otwarcia sezonu kłusaczego. Najważniejszymi wydarzeniami będą oczywiście Mistrzostwa Polski. Będzie, mam nadzieję, że wyścigi w Sopocie się odbędą, będą rozegrane podobnie jak to przynajmniej
w zeszłym roku miało miejsce. Tam byśmy chcieli rozegrać Puchar Bałtyku, gonitwę, na którą w zeszłym roku przyjechały konie z Niemiec i z Czech. Przymierzali się też Szwedzi. Zobaczymy, jak warunki epidemiczne na to pozwolą. No i derby i nagroda Cheval Français w drugiej części sezonu to są takie odpowiedniki o Cheval Français, odpowiednik Wielki Warszawski, można powiedzieć. A jeżeli już mówimy o takich analogiach, to też mogę się pochwalić, że bardzo fajne konie zostały sprowadzone do Polski. Między innymi już w pierwszy dzień wyścigowy z kusakami w nagrodzie otwarcia pobiegnie Fakira Tut, koń, który papierem, no nie chcę aż tak porównywać, że dorównuje Guitar Manowi, ale rzeczywiście jest, to jest koń po Ready Cashu, od matki po Cocktail Jet. Powiem tak, to jest nick, który daje najlepsze konie na świecie. Cocktail Jet jest ojcem Love You, a konie po Ready Cash od matek po Love You wygrywają największe gonitwy na świecie, między innymi jednym z takich koni był Bold Eagle, słynny Bold Eagle. I coś ciekawostka, mamy też tutaj już w Polsce, jest koń po Bold Eagle, po wielokrotnym czempionie. Ten koń chyba jeszcze nie jest zgłoszony do sezonu, natomiast zapewne w najbliższym czasie będzie. Także wszystkie najlepsze konie z poprzednich lat również staną na starcie. Jest weteran Brandy Hornline, wielokrotny zwycięzca z ubiegłego sezonu Factorial. To są konie, które startują w nagrodzie otwarcia, ale też Balivern Bruas, doświadczona klacz Fend Ukraine, który bardzo dobrze się zaprezentował już w tym sezonie w Niemczech. I jeżeli mówimy o startach zagranicznych, to też to, co mnie cieszy szczególnie, to jest fakt, że przyzwyczailiśmy się, że ci trenerzy z większym stażem, tacy jak Magda Kenigsman czy Anna Frączak-Saliwończyk wraz z Tarasem, już odnosili sukcesy, wygrywali w Niemczech na przykład, a w tym roku i pod koniec ubiegłego dołączyła do tego grona Monika Mellinger, której klacz również zwyciężała w Berlinie. Te konie już są gotowe, mają za sobą po jednym, po dwa starty w Berlinie, więc od razu od początku sezonu powinny pobiec na naprawdę wysokim poziomie. Bardzo Ci dziękuję, Witek. To również wskazuje na to, że warto zobaczyć gonitwy dla kusaków tutaj na Torze Służewiec, bo rzeczywiście prezentuje się bardzo ciekawa stawka, nie tylko pod względem pochodzenia, ale także już wyników, które mają na swoim koncie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Myślę, że to była wyczerpująca i ciekawa zapowiedź tego, co przed nami. Przez 51 dni tutaj na Torze Służewiec i we Wrocławiu kolejnych 12. Ze mną byli nasi stali eksperci w studiu. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze, że byliście ze mną. A Państwa zapraszam już jutro na transmisję o 13.30 rusza Studio Służewiec i TV, a następnie 14.30. Pierwsza gonitwa w sezonie 2021. Do zobaczenia.